Dzień dobry, witamy Was z biura Fundacji EFC, które w ostatnich dniach zmieniliśmy w studio nagrań. To tutaj rozmawiamy o edukacji. Planowaliśmy tradycyjne spotkanie, galę, ale wyjątkowe czasy wymogły na nas wyjątkową oprawę tegorocznego rozdania nagród imienia profesora Romana Czarneckiego. Wciąż chcemy być z Wami, ale zamiast gali mamy film, na który serdecznie Was zapraszamy. Zmieniła się formuła wydarzenia, ale nie zmienił się jego cel. To święto naukowców, publicystów i praktyków, którzy piszą o edukacji, ale piszą merytorycznie, odpowiedzialnie. Wręczymy im dziś nagrodę, ale przede wszystkim posłuchamy, co o edukacji mówią. A na początek połączymy się z Igorem Czarneckim, przewodniczącym Rady Fundacji EFC. Cześć Igorze, dobrze Cię zobaczyć. Cześć Olu, cześć Agnieszko. Cześć Igorze, cześć. To ja na początku zadam Ci pytanie, co takiego miał w sobie Twój dziadek, że przyznajemy nagrodę jego imienia? No, mój dziadek zajmował się edukacją całe swoje życie. Roman Czarnecki był i teoretykiem, i praktykiem edukacji, więc tak jak w rodzinach o tradycjach lekarskich medycyna jest ważnym tematem, tak w rodzinach, w których ważna była edukacja, to się też przejawia w i zainteresowaniach i działalnościach rodzinnych fundacji, więc to oczywiście jest jeden z elementów. Natomiast dziadek miał też taki bardzo ciekawy epizod w swoim życiu tuż po wojnie, kiedy budował szkołę razem z uczniami w Szczekocinach i ten pięcioletni epizod był takim przykładem myślenia o edukacji, tak jak myślimy o niej dzisiaj, tylko że wtedy to było w wymiarze praktycznym, a nie teoretycznym, czyli takie wartości jak autonomia, jak relacyjność, jak kompetencje, one były realizowane wspólnie z uczniami i nauczycielami przez mojego dziadka w Szczekocinach między 1945 i 1950 rokiem. I ten epizod jest czymś bardzo inspirującym dla mnie osobiście i czymś, co pokazuje, że wspólnie, myśląc wspólnie o edukacji jako nauczyciele, organizatorzy, uczniowie, możemy zrobić bardzo dużo i wiele z tych teoretycznych zagadnień można realizować w praktyce przy odpowiednim nastawieniu i odpowiednim entuzjazmie. To jest już trzecia edycja nagrody imienia profesora Romana Czarneckiego. Dlaczego z Twojej perspektywy ona jest ważna? I dlaczego jest też ważna dla naszej fundacji? Przede wszystkim edukacja jest bardzo ważna i mam takie wrażenie, i chyba wszyscy w fundacji mamy takie wrażenie, że czasami, że wiele się o tym mówi, ale mało z tego faktu wynika. Ludzie, którzy zajmują się edukacją, wnoszą coś bardzo ważnego do dyskusji na ten temat w Polsce i ten fakt należy doceniać, więc ta nagroda jest taką próbą docenienia teoretyków edukacji na różnych płaszczyznach. To po pierwsze, a po drugie, już tak bardziej praktycznie te artykuły, które zostają przez recenzentów i kapitułę wyłonione co roku, też zawierają w sobie treść, która jest bardzo ważna dla nas, jako dla organizacji zajmujących się edukacją. Wierzymy, że również ważna szerzej w kontekście myślenia o edukacji w Polsce, ale takie zagadnienia jak, nie wiem, efekt Pygmaliona, czyli ten problem samospełniającej się przepowiedni, czy na przykład problem samodeterminacji uczniów i wyjścia z tej mentalności homo sovieticus, o której też piszą autorzy jednego z tekstów, który został wyróżniony w kategorii naukowej. To są wszystko problemy, które są związane z problematyką nierówności społecznych i potrzeby wyrównywania szans przez edukację. Więc one przekładają się i na diagnozę problemu, który widzimy, i na ewentualne sposoby rozwiązania tych problemów w kontekście naszego działania i w kontekście szerszej reformy edukacji w Polsce.
Dziękuję Ci za to. Znaczy, podoba mi się to, że zwróciłeś uwagę zarówno na to, co nagroda daje nam wewnątrz organizacji, czyli to, że możemy tę ekspercką wiedzę wykorzystać, przełożyć na taką naszą praktykę działania, które realizujemy, czy z dzieciakami, z młodzieżą, czy z nauczycielami, ze szkołami. Ale podoba mi się też to, że pokazujesz, jak ta nagroda wychodzi na zewnątrz, tak? To też jest mi bliskie. Igorze, bardzo, bardzo Ci dziękuję, że się z nami połączyłeś. My idziemy dalej i za chwilę będziemy odkrywać, kto jest laureatem w tym roku. Będzie się działo. Pa! Pa. Nagroda pozwala nam docenić ludzi, którzy zajmują się edukacją i dotrzeć z ich tekstami do opinii publicznej. O edukacji mówi się w ostatnich latach dużo, ze względu na reformę usuwającą gimnazja, zeszłoroczny strajk nauczycieli, a teraz organizację pracy szkoły w pandemii. W tych przekazach często koncentrujemy się na sprawach formalnych, organizacyjnych, a edukacja to ludzie. To, co się dzieje, dotyczy i dotyka uczniów, nauczycieli, dyrektorów, rodziców. To, co dla nas jest ważne, to żeby w tych dyskusjach pokazać te różne perspektywy, żeby dostrzec człowieka. I robią do tego roczni laureaci w swoich artykułach. W tym roku otrzymaliśmy blisko 140 artykułów. Oceniło je 14 ekspertów, naukowców, publicystów, praktyków edukacji. Kapituła nagrody spośród wszystkich zgłoszeń wybrała 10 prac. To łącznie 16 autorów i współautorów rzetelnych, inspirujących tekstów. Nagrodę przyznajemy w trzech kategoriach. Naukowej, publicystycznej i specjalistycznej. Laureat, laureatka nagrody w każdej kategorii otrzymuje statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 10 tysięcy złotych. A zatem poznajmy naszych tegorocznych laureatów. Zaczniemy od kategorii artykuł naukowy. O tym, kogo i jakie teksty naukowe nagradzamy i jakie wyróżniliśmy w tym roku, opowie profesor Michał Fedorowicz, przewodniczący kapituły. Zwycięzcą w tegorocznym konkursie jest artykuł mocno osadzony teoretycznie i oparty na dobrych, rozległych danych empirycznych. Widać, że jest to owoc dobrze zaprojektowanego badania. Co więcej, pomimo że artykuł przedstawia głównie własne analizy autorów, dostarcza też wiedzy o wcześniejszych badaniach, o wcześniejszych podejściach, nie stroni od pokazania różnic między tymi wynikami, na tym tle osadza własne dociekania. Sądzę, że ten artykuł jest ciekawy również dla ludzi, którzy nie zajmują się badaniami naukowymi. Jest bardzo przejrzyście skonstruowany i napisany. Wyjaśnione są w nim wszystkie ważne pojęcia. Jest klarowny. Czego dotyczy? Dotyczy zagadnienia ważnego, obecnego w codziennej praktyce edukacyjnej. Mianowicie oczekiwań nauczycielskich i wpływu tych oczekiwań formułowanych wobec uczniów na faktyczne wyniki uczniów i na ich postępy w nauce. Myślę, że jest to zjawisko nie tylko dobrze znane nauczycielom, ale także świadomie stosowane w praktyce jako konkretny instrument edukacyjny, jako forma oddziaływania na uczniów. Czego dostarczają analizy autorów? W pierwszej kolejności dowiadujemy się, że oczekiwania nauczycielskie, ich oceny są na ogół trafne. Myślę, że za tymi danymi kryją się też postawy nauczycielskie dążące do obiektywności ocen formułowanych indywidualnie wobec każdego ucznia. Jednocześnie to, co było dla mnie najciekawsze w artykule, to przejście od poziomu jednostkowych ocen do agregacji tych ocen wobec całej grupy, a dokładniej klasy szkolnej. Klasa, jak wiadomo, to jest istotny punkt odniesienia zarówno w samoocenianiu się uczniów, jak i w postrzeganiu ich możliwości przez nauczycieli, czy szerzej w całej szkole. Otóż co się okazuje w wyniku analiz? Agregaty tych indywidualnych, jednostkowych ocen już nie są tak niezależne od pewnych czynników niemerytorycznych. To jest pierwszy wniosek.
Ale drugi i ważniejszy, te zagregowane opinie o całej klasie znacznie silniej wpływają na końcowe wyniki uczniów niż jednostkowe opinie. A więc jest to pewnego rodzaju odkrycie, które wymaga przemyślenia z punktu widzenia praktyków. Można przypuszczać, choć nie mówi o tym bezpośrednio artykuł, że pomimo iż nauczyciele starają się unikać stereotypowych ocen, w odniesieniu do całej klasy jednak gdzieś przenika pewna atmosfera i rodząca się opinia o całej grupie, która potem rzutuje zarówno na jednostkowe wyniki, jak i postrzeganie całej klasy. Myślę, że właśnie to jest dobrym materiałem do wspólnych przemyśleń autorów artykułu, badaczy i praktyków i wspólnych rozważań, jak można tego typu wyniki wykorzystać w praktyce. Poznajmy naszych laureatów. W kategorii artykuł naukowy nagrodę otrzymują profesor Grzegorz Szumski i profesor Maciej Karwowski za artykuł o efekcie Pigmaliona. Profesor Maciej Karwowski bada twórczość rozumianą jako charakterystykę ludzkiego umysłu. Profesor Grzegorz Szumski interesuje się zagadnieniem edukacji włączającej, w szczególności efektywnością kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i bez takich potrzeb we wspólnym nauczaniu. Z profesorem Grzegorzem Szumskim, jednym z laureatów kategorii naukowej, porozmawia dr Michał Sitek, członek kapituły, socjolog związany z Instytutem Badań Edukacyjnych i Instytutem Socjologii i Filozofii PAN. Bardzo gratuluję nagrody. To już drugi raz i bardzo się cieszę, że właśnie ten artykuł został nagrodzony, bo jest on rzeczywiście imponujący pod względem naukowym. To przede wszystkim staraliśmy się docenić, ale w tej rozmowie chciałbym przede wszystkim skupić się na praktycznych sprawach, co z tego artykułu wynika dla polskiej edukacji. Wspólnie z profesorem Maciejem Karwowskim pokazujecie w klasach zróżnicowanych, nauczyciele obniżają swoje oczekiwania wobec uczniów, co pośrednio wpływa na zmniejszenie efektywności nauczania. Dlaczego Pana zdaniem ten problem jest ważny w polskiej szkole i czy dla polskiej edukacji? No, bardzo dziękuję za to pytanie. Ten problem jest ważny nie tylko dla polskiej edukacji, on jest ważny dla edukacji właściwie na całym świecie, dlatego że od kilkudziesięciu lat obserwujemy stały trend rozwoju edukacji włączającej. Ten trend będzie się w moim przekonaniu utrzymywał także w przyszłości, dlatego że on ma bardzo solidne podstawy i bardzo zróżnicowane. One nie są tylko związane z aspektami prawno-człowieczymi czy sprawiedliwym dostępem dla dzieci z niepełnosprawnością do publicznej edukacji, ale także z bardzo wieloma pragmatycznymi powodami. Oczywiście on jest silniejszy w krajach rozwiniętych, lepiej rozwiniętych niż w krajach tak zwanego globalnego południa, ale tam również występuje. No, ten artykuł akurat pokazuje pewne zagrożenia z tym związane. Jak pan doktor powiedział, polegają one na pewnej tendencji do obniżania oczekiwań nauczycieli względem rówieśników o typowym rozwoju, no i w konsekwencji także niewykorzystywania ich potencjału edukacyjnego. Czy to oznacza w takim razie, że taki model integracyjny włączający się nie sprawdza? Lub... Odbieram to pytanie, panie doktorze, jako prowokacyjne. No po pierwsze, oczywiście to jest jedno badanie, które dotyczy jednego możliwego mechanizmu w tych klasach. One do tej pory nie było replikowane ani w Polsce, ani w innych systemach szkolnych, więc tak naprawdę nie wiemy, na ile to zjawisko jest uniwersalne. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia dotyczy tylko jednego przedmiotu nauczania. Też nie wiemy, czy na innych przedmiotach nauczania zjawisko to by się powtarzało. Tym niemniej z pewnością wynik ten no, nie przemawia za włączaniem, nie wspiera włączania. Jednak ze względu na trend, którego my nie jesteśmy w stanie zahamować czy odwrócić, my musimy raczej myśleć o tym,
co można robić, aby edukacja ta była efektywniejsza. Też trzeba w tym miejscu powiedzieć, że oczywiście są inne badania, nie dotyczące efektu Pygmaliona akurat, które przynoszą bardziej obiecujące wyniki, nie tylko naszego zespołu. Tych badań jest bardzo dużo w świecie. W Polsce edukacja włączająca rozwijała się dynamiczniej niż w większości krajów przez ostatnie 30 lat i mamy dużo wyższe niż przeciętne wskaźniki jej upowszechnienia. Ostatnio właśnie skończyliśmy tekst, już nie z Maciejem Karwowskim, z kolegami z różnych krajów europejskich, związany z taką analizą trendów. No i on pokazuje, że u nas to jest bardziej upowszechnione niż w wielu krajach zachodniej Europy. Być może zatem nasz system potrzebuje troszkę czasu na akomodację, na dostosowanie się do tego. Zresztą też są doświadczenia na przykład Włoch, które bardzo szybko wprowadzały włączanie, które pokazują, że to z czasem działa lepiej. Ale oczywiście potrzebne są także działania wspierające, działania reformatorskie. W tej kwestii bym powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, przez ostatnie 30 lat, mimo licznych zmian rządów, licznych zmian opcji politycznych, trudno jest wskazać działania Ministerstwa Edukacji, które byłyby przeciwskuteczne. Czyli ten system jest doskonalony. Oczywiście w różnym tempie i w różnych krokach. Te przekonania mają oczywiście bardzo duże znaczenie. Ten konstrukt, którego my używaliśmy, czyli wyobrażenie ucznia o swoich możliwościach w zakresie uczenia się danego przedmiotu, przekonanie o tym, jak jest dobry. No, niestety ten termin nie ma dobrego polskiego tłumaczenia, academic self-concept. No, jest jednym z konstruktów motywacyjnych. Istnieje ogrom badań na jego temat w świecie i syntez ilościowych i jakościowych tych badań, które pokazują, że on jest dość silnie predykcyjny dla osiągnięć szkolnych czy dla postępu edukacyjnego. No jednocześnie są też badania, że opinie znaczących innych, w tym opinie nauczycieli i rodziców, są jednym z czynników kształtujących ten konstrukt. Zatem z pewnością warto poświęcać mu uwagę, z pewnością warto rozwijać także praktyki służące podnoszeniu tych wyobrażeń o sobie u uczniów przez rodziców, przez nauczycieli, ze względu na rodzaj informacji, jakie udzielają uczniom, ze względu na typ i poziom trudności zadań, bo sukces oczywiście buduje przekonanie o tym, że jestem dobry, więc jeżeli uczeń ma okazję do odnoszenia sukcesów, to jego samoocena w tym obszarze się poprawia. No, oczywiście to sprawia, że stawia sobie coraz bardziej ambitne cele, składa wysiłek większy w uczenie się, także rozwija bardziej efektywne strategie uczenia się, jeżeli pewniej się w tym obszarze czuje. A jak pan profesor sądzi, co można by zrobić, żeby wyniki badań naukowych, w tym państwa, w większym stopniu przekładały się na praktykę edukacyjną? Oczywiście ja rozumiem, że to jest też elementem właśnie nagrody, którą pan dostał. Tak? Znaczy, zależy nam na tym, żeby promować bardzo solidne i mające znaczenie dla praktyki wyniki badań. Bardzo wysoko cenię członków kapituły. Pozwala mi wierzyć, że jest to dobre badanie. Ale chciałbym także podziękować w szerszym kontekście nieco fundacji, nie tylko za tę nagrodę, tylko fundacji za działania, które fundacja prowadzi. W moim przekonaniu w Polsce zarówno władza, jak i nie tylko bieżąca, władza w ogóle, jak i większość obywateli nie docenia znaczenia publicznego systemu szkolnego. Ludzie interesują się wykształceniem w kontekście indywidualnym, sprywatyzowanym, wykształceniem mojego dziecka, karierą mojego dziecka. To nie jest wystarczające do sukcesu. To nie jest wystarczające do sukcesu tego kraju i dla dobrostanu tego społeczeństwa.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że ta nagroda będzie nie tylko formą takiej gratyfikacji, która docenia wysiłek Państwa, ale również pomoże spopularyzować wyniki badań i przyczynić się do tego, że i debata publiczna, i praktyka edukacyjna będzie w dużo większym stopniu oparta na dowodach. Bardzo dziękuję. Też w to wierzę i życzę tego Fundacji. Dziękuję pięknie. Dziękuję za rozmowę i za poruszenie tematu edukacji włączającej i sprawiedliwego dostępu do edukacji, bo to u nas w Fundacji i dla nas w Fundacji ważne obszary. Już wiecie, kto jest laureatem kategorii artykuł naukowy. A teraz kategoria artykuł publicystyczny. O tym, jakie publikacje nagradzamy i kto zostanie tegorocznym zwycięzcą, opowie nam Alicja Pacewicz, członkini kapituły nagrody. Czego szukamy w pracach? No po pierwsze oczywiście rzetelności dziennikarskiej, a po drugie tego czegoś. Tego poczucia, że problem, o którym piszemy, jest ważny dla polskiej edukacji, jest ważny dla polskich dzieci, dla rodziców, dla szkoły. Nie zdradzę jeszcze, kto tę nagrodę dostał, ale powiem, że w świetle tego, co przed chwilą wyznałam, jak chodzi o kryteria nagrody, to jest to dosyć ciekawy wybór. Mianowicie jest to tekst osoby, która dużo pisze o edukacji i świetnie czuje polską szkołę. Potrafi napisać naprawdę fascynujący tekst, wychodząc od tak przyziemnego problemu, wydawałoby się. W tekście okazuje się, że wcale on nie jest przyziemny, jak to, że polscy uczniowie i uczennice są niewyspani, permanentnie niewyspani. To jest bardzo dobrze napisany tekst, gdzie są głosy uczniów, gdzie są głosy rodziców, nauczycieli, dyrektorki szkoły, jest dwoje lekarzy. To jest bardzo gęsty tekst, gęsty informacyjnie. I on właściwie pokazuje przez ten brak snu, przez to zmęczenie uczniów na lekcjach zerowych, które muszą być organizowane, żeby pomieścić wszystkich w budynkach przepełnionych i żeby zrealizować całą przepełnioną podstawę programową, on pokazuje taki bardzo całościowy obraz polskiej szkoły. Gdyby ktoś chciał dowiedzieć, jak teraz, to było pisane rok temu, oczywiście teraz mamy trochę inną sytuację, bo właśnie coraz więcej szkół i klas przechodzi na zdalne i hybrydowe nauczanie, ale gdyby myśleć o takim całościowym obrazie polskiej szkoły, to bardzo polecam ten tekst. To jest nagroda także za pokazanie, że edukacja to, że człowiek jest całością i że edukacja to nie tylko poznawcze i intelektualne wysiłki. To także emocje, to także nasze zmęczenie, to także potrzeby naszego ciała, na przykład potrzeba snu. Tam jest bardzo dużo fajnych rzeczy dla rodziców o tym, ile i jak współczesne dzieci i nastolatki śpią i co z tego wynika dla szkoły i co z tego wynika dla rodziców. Na koniec pozwolę sobie przeczytać jedno malutki fragment tego tekstu, bo to jest, trzeba powiedzieć, jeszcze tekst, który nikogo nie oskarża. A jeżeli kogoś oskarża, to bardziej systemowe rozwiązania, które doprowadziły do tych różnych problemów. I także trochę zachęca do tego, żeby pomyśleć, czy na pewno musimy tak wcześnie zaczynać lekcje, jeśli z różnych badań wynika, że nawet przesunięcie o pół godziny czy godzinę poprawia pracę intelektualną i też samopoczucie uczniów. To jest opowieść o uczennicy z Łodzi, gdzie w jej szkole, zresztą jak w wielu innych szkołach, odbywają się lekcje zerowe, czyli jeszcze wcześniej niż o 8. Dzwonek na lekcję zerową dzwonił o 7:30. Zaczynaliśmy niemieckim. Klasa była półżywa, chociaż nauczycielka starała się wszystko robić, co w jej mocy, żeby nas obudzić. Poznajmy naszą laureatkę.
Po słowach Alicji Pacewicz chyba już wszyscy się domyślamy. W kategorii artykuł publicystyczny nagrodę otrzymuje Aleksandra Pucułek, dziennikarka Gazety Wyborczej, za artykuł, w którego tytule pojawia się wczesne wstawanie, a w treści uważność na człowieka. Aleksandra Pucułek pisze o tym, co dzieje się w szkole, od żłobka do uczelni. Szczególnie interesują ją przemiany, które dokonały się w uczniach, nauczycielach i rodzicach w świetle wyzwań XXI wieku. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z laureatką, którą poprowadzi dziennikarka polityki Joanna Cieśla, zeszłoroczna zwyciężczyni w kategorii publicystycznej. Aleksandra Pucułek pokazuje, jak rozwiązania systemowe wpływają na relacje i samopoczucie w szkole. W centrum stawia uczniów, oddaje im głos. O tym, jak ważne jest słuchanie, dowiecie się z rozmowy ekspertek. Ja tytułem wyjaśnienia chciałam jeszcze wyznać Państwu, że my się z Olą znamy, dlatego zwracam się do niej po imieniu. Pracowałyśmy razem, Ola współpracowała z nami w redakcji Tygodnika Polityka. No, z tym większą przyjemnością w tej chwili zaczynam prowadzić z nią tę rozmowę i przekazuję jej nagrodę, którą ja sama miałam zaszczyt otrzymać w ubiegłym roku. Raz jeszcze serdecznie gratuluję. Bardzo dziękuję. Bardzo też dziękuję za tę nagrodę, ale liczę i wierzę, że będzie możliwość podziękowania na żywo wielu osobom, także te podziękowania jeszcze zostawiam na czas po pandemii. Olu, ja chciałam zapytać, czy ty lubisz wcześnie wstawać? Ja akurat jestem trochę antybohaterem tego tekstu, bo rzeczywiście dla mnie 4-5 rano to jest taki dobry czas na wstawanie i zaczęcie pracy. Skąd wziął się pomysł w takim razie? No właśnie pomysł wziął się z tego, że ja mam taki tryb dnia, że wstaję bardzo wcześnie, ale w redakcji, kiedy rozmawialiśmy, redaktorzy mówili, że muszą odprowadzać dzieci wcześnie rano, że są nieprzytomne. Zaczęliśmy dyskutować, trochę się kłócić. Zawsze z takich dyskusji powstają najfajniejsze teksty, więc ja stwierdziłam, że popytam ekspertów, jak to w zasadzie jest. Poszukałam bohaterów i okazało się, że problem ponadczasowy, bo wraca tak naprawdę co wrzesień, co początek roku szkolnego, ale też wtedy spotęgowany przez ten moment akurat reformy edukacji, które mieliśmy. Znaczy, twój tekst jest rzeczywiście zatytułowany Szkolna trauma wczesnego wstawania, ale tak w rzeczywistości to on dotyczy takiego szerszego, mam wrażenie, problemu ignorowania, braku uważności na takie podstawowe ludzkie, żeby nie powiedzieć biologiczne potrzeby uczniów w polskiej systemowej szkole. Skąd się to bierze? Skąd taki upór w tym? Układanie planu zajęć to jest coroczna trauma dyrektorów i osób, które odpowiadają za ten element roku szkolnego. Spotęgowane właśnie przez reformę edukacji, kiedy tego planu nie dało się dobrze ułożyć i tam no, dobrego rozwiązania nigdy nie było. No i odwieczne, czy wstajemy rano i kończymy wcześniej lekcje, czy zaczynamy później lekcje i kończymy, kiedy już jest ciemno, zwłaszcza zimą. No i tutaj pewnie co rodzina, bo to nie patrzmy tylko na uczniów, bo to dotyczy całej rodziny, prawda? Ty coś na ten temat wiesz, budząc swoje dzieciaki rano, idąc z nimi do szkoły. No i właśnie, jak to zorganizować? Szczerze, no niestety wydaje mi się, że idealnego rozwiązania nie znalazłam i wydaje mi się, że go nie mam. Najbardziej przerażające jest to, że jak rozmawiałam z dziećmi no to, i ich z rodzicami, no to okazuje się, że śpią 4-5 godzin dziennie. To jest bardzo mało, zwłaszcza dla nastolatków i dla uczniów, którzy mają bardzo duży wysiłek intelektualny w trakcie dnia. Muszę powiedzieć, że to dla mnie było szokujące, ta informacja w twoim artykule, że 3-4-klasiści kładą się spać niejednokrotnie po północy. Tak? Ja siedziałam wtedy długo, też pamiętam, w Centrum Zdrowia Matki Polki, gdzie rozmawiałam z lekarzami z różnych oddziałów i kiedy opowiadali mi o pacjentach, którzy do nich trafiają, małych pacjentach, bo te oddziały dla dzieci, z jakimi sytuacjami, z jakimi stanami i potem najczęściej wychodziło, że to brak snu, to dla mnie naprawdę było zaskakujące i przerażające niektóre momenty. Tylko rozumiem, że to, o czym mówimy w tej chwili, to nie jest kwestia wyłącznie odpowiedzialności szkoły, którą też jako rodzice bardzo lubimy się posługiwać jako pewnym wyjaśnieniem, tylko to jest też kwestia odpowiedzialności naszej rodzicielskiej za to, czym pozwalamy dzieciom wieczorny czas wypełniać, bo to chodzi nie tylko o lekcje, tylko też aktywności bardziej rozrywkowe. A powiedz, jaki kontekst dla tych kwestii, które opisujesz, stworzyła pandemia? Bo
pierwsze tygodnie lockdownu, jeszcze wiosną, one wywołały takie nadzieje, takie komentarze, że teraz wreszcie wy uczniowie będziecie mieli czas się wyspać, zorganizować sobie czas z taką większą zgodą, z potrzebami higieny psychicznej. Jak to ostatecznie w tych kolejnych miesiącach się potoczyło? No i czego się spodziewasz teraz w sytuacji, w której to zamknięcie też jest tej faktem? Większość dzieci nie jest przygotowana do tego, żeby samemu sobie ustalać plan dnia. Aha. Bo zawsze ma narzucony, tak? Dzwoni dzwonek, godzina 7, 8, lekcja, 45 minut, przerwa i tak dalej, i tak dalej. Potem pewnie korepetycje, wraca, musi odrobić lekcję i ma ten ustalony plan dnia. Tutaj nagle dostali większą dowolność w układaniu sobie tego planu dnia i bardzo wiele dzieci no, nie podołało. No trudno się też dziwić, no skąd mieli mieć takie umiejętności? To też jest jakiś sygnał dla szkoły i dla rodzin, no, że rzeczywiście tutaj ten element szwankuje. Pewien problem, który się tutaj wyłania, to jest też nas w sensie dorosłych, taki brak wagi przykładanej do tego, żeby dzieci uczyć trochę odpowiedzialności za organizację swojego własnego czasu nauki i czasu wypoczynku. No bo to jest to narzucenie cały czas. Gdzieś mamy to narzucone, że teraz ucz się tego, teraz masz te lekcje. I mogą sobie też tworzyć, na studiach już jest ten element, kiedy możesz sobie sam tworzyć plan zajęć, prawda? Tam tego nie ma. No, to jest ten element szkoły, którego non-stop brakuje, o którym cały czas piszemy, czyli te podstawowe elementy, które powinny być, a we współczesnym świecie są konieczne, a teraz no, w szkołach ich nie ma. A czy masz jakiś pomysł, w jaki sposób można by to zacząć robić? Bo można powiedzieć, że to jest trochę błędne koło. No, nie możemy dać dzieciom przestrzeni do tego, żeby sobie same zorganizowały czas, bo mamy obawę, że wtedy się nie wywiążą z tych... No na pewno trzeba małymi krokami zaczynać się, no bo nie możemy wrzucać na głęboką wodę, bo oczywiście byli uczniowie, którzy sobie super z tym poradzili, bo o tym też trzeba powiedzieć. Tylko to najczęściej była młodzież z tych prestiżowych szkół, która nie ukrywała, że szkoła tak naprawdę im przeszkadza w rozwoju. To też było bardzo, bardzo smutne to rozmowy, bo oni mieli mnóstwo swoich zainteresowań, akcji, programów, chcieli w nich brać udział przez to, że musieli tyle czasu siedzieć w szkole, jakieś przerwy i tak dalej. To nie mogli tego robić, teraz w trakcie pandemii mogli. Więc no i to jest właśnie ta przestrzeń ogromna, ta grupa się bardzo rozwinęła, a tutaj te dzieci były zagubione. A powiedz, czy w takim razie bierzesz to pod uwagę, że rzeczywiście skutkiem tej sytuacji, w której się znaleźliśmy w tej chwili w wyniku pandemii, w wyniku tych wszystkich zmian, które wcześniej miały miejsce, to się na siebie nakłada w sposób taki no, mocno skumulowany. Czy ty myślisz, że ten rodzaj kryzysu, który się wytworzył, jest rzeczywiście jakąś szansą na to, żeby następowała trwała zmiana, no, choćby na poziomie tych pojedynczych, poszczególnych szkół, tak? Jeżeli mówisz, że to jest właśnie perspektywa. Ja zawsze uważam, że kryzys niesie te złe i te dobre strony i staram się szukać zawsze tych dobrych stron. I już można to zauważyć, bo rozmawiałam ze szkołami, które poszły po rozum do głowy i w sierpniu kosztowało ich to o wiele więcej pracy, ale w sierpniu ułożyły dwa plany zajęć. Szykując się na ten plan online'owy, bo spodziewali się, że no czekają ich zajęcia zdalne, tylko nie wiedzieli kiedy. I taki normalny, kiedy przychodzą dzieciaki rzeczywiście do szkoły, na żywo mają zajęcia. I ten online'owy był właśnie dostosowany do tego, żeby nie spędzali 8 godzin przed laptopem, żeby mieli przerwy dla siebie i żeby trochę zostawić im tego wolnego czasu, tak żeby każdy indywidualnie mógł sobie zorganizować ten czas. I to już jest właśnie ten krok, żeby dawać większą przestrzeń uczniom. Jaką widzisz rolę nas, dziennikarzy, w tej całej sytuacji, w której w tej chwili się znaleźliśmy, jeżeli chodzi o opisywanie edukacji? Jakie jest nasze zadanie? No to pewnie i tutaj też mogłabym do ciebie od razu pytanie skierować. Pewnie mamy podobnych rozmówców. Ja indywidualnie swoją rolę w zasadzie widzę taką, żeby słuchać, bo mam wrażenie, że są grupy, które są bardzo niewysłuchane i czasem potrzeba im trochę uwagi, trochę to ciśnienie zejdzie i wtedy są o wiele bardziej skorzy do tego, żeby rozmawiać, żeby pójść do dyrektora, nauczyciela, żeby jakoś dojść do konsensusu i zgłosić, że woleliby właśnie troszkę inny plan lekcji. I okazuje się, że mogą naprawdę się porozumieć. No a potem co? Tłumaczyć nam zostaje, pisać i zwracać uwagę na te palące kwestie.
Ja zazwyczaj bazuję wokół rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, którzy najczęściej są też nauczycielami, ale przede wszystkim uczniowie. Mhm. I przede wszystkim dzieciaki i ta młodzież, która ma naprawdę bardzo dużo mądrych rzeczy do powiedzenia, tylko ich nie słuchamy, więc oni naprawdę, to często piszemy o problemach psychiatrycznych, psychologicznych, że potrzebują coraz większej tej opieki, ale to jest po prostu taki krzyk i wołanie o pomoc, wysłuchajcie nas. To są naprawdę fantastyczne dzieciaki, które mam wrażenie nie odchodzą problemami od innych pokoleń, tylko po prostu zostały wrzucone w taką, a nie inną rzeczywistość. Wystarczy ich posłuchać. Dzieciaki, młodzież mają wiele mądrych rzeczy do powiedzenia. Posłuchajmy ich. To usłyszałam w tej rozmowie. Dziękuję za ten apel i bardzo gratuluję nagrody. Ostatnia kategoria to artykuł specjalistyczny. O tym, jakie publikacje nagradzamy w ramach tej kategorii, opowie dr Mikołaj Herbst, członek kapituły nagrody. Kategoria artykułu specjalistycznego służy nagrodzeniu prac, tekstów, które są pisane przez praktyków i pisane dla praktyków. To znaczy tekstów, które napisał ktoś, kto ma doświadczenie w pracy edukacyjnej, w pracy w szkole. Często robi to na co dzień i przekazuje wiedzę przydatną dla osób, które edukacją się zajmują. Taką wiedzę, którą można bezpośrednio zastosować w pracy w szkole. To spełnia ten postulat praktyczności wniosków, która nie zawsze ma miejsce w przypadku artykułów naukowych. Artykuł nagrodzony w tej kategorii wydaje mi się bardzo ważny i bardzo dobry z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, bezpośrednio dotyka kwestii tego, skąd się biorą lektury szkolne, jaki jest dobór lektur i dlaczego taki dobór, jakim w tej chwili mamy do czynienia, może być szkodliwy dla dzieci, dla uczniów, ponieważ te lektury w znakomitej większości nic nie mówią o świecie, w jakim współczesne dzieci żyją. Odnoszą się raczej do rzeczywistości sprzed kilkudziesięciu lat, czasami więcej. I autor zastanawia się, dlaczego, jakie to ma skutki dla odbioru literatury i dla stosunku dzieci do literatury w ogóle. Po drugie, i to jest główny przedmiot artykułu, autor zwraca uwagę na coś, co, jak już się ten artykuł przeczyta, wydaje się oczywiste. To znaczy, że współczesna szkoła zamiast zajmować się emocjami w odbiorze literatury, czyli tym, czym kierujemy się sami dobierając sobie lektury, sami czytając, zajmuje się tylko detalami. Zajmuje się dostrzeganiem różnych nieistotnych detali, które potem można wykorzystać w procesie egzaminowania, żeby sprawdzić, czy uczeń książkę przeczytał, czy nie. Z punktu widzenia znaczenia tej literatury, z punktu widzenia powodów, dla których ona w ogóle w kanonie lektur szkolnych się znalazła, z punktu widzenia w ogóle celów, dla których została stworzona, te detale są zupełnie nieistotne. Istotne są emocje, które w tym procesie mówienia o literaturze w szkole są bardzo często pomijane. Po trzecie, ten artykuł jest bardzo ważny z powodów, o których już bezpośrednio nie mówi, ale z takich, że emocje w ogóle są zaniedbane w naszym współczesnym życiu i nie tylko w życiu młodzieży, ale później w życiu dorosłych. Jeżeli tak szybko przestajemy się nimi kierować i przestajemy pozwalać sobie na odczuwanie emocji w obcowaniu z taką tak emocjonalną rzeczą, jaką jest literatura, to trudno oczekiwać, żebyśmy mieli zdrowe psychicznie, zdrowe emocjonalnie i czytające z przyjemnością społeczeństwo. W kategorii artykuł specjalistyczny nagrodę otrzymuje Dariusz Żółtowski za artykuł o lekturze, która pozwala uczniom zrozumieć emocje bohaterów książek i swoje własne. Dariusz Żółtowski to nauczyciel. Interesuje się edukacją polonistyczną, a także metodyką lektury. Chce wychowywać krytycznych obywateli. Z Dariuszem Żółtowskim, laureatem kategorii specjalistycznej, porozmawia Ula Malko, psycholożka, mediatorka i członkini kapituły nagrody. To będzie rozmowa o emocjach i o tym, dlaczego choć boimy się o nie pytać, to jednak warto to robić. Chciałam
bardzo pogratulować otrzymania nagrody imienia profesora Romana Czerneckiego za artykuł specjalistyczny pod tytułem Czytanie emocji i czytanie emocjami w procesie lektury szkolnej. Darku, gratuluję. Dziękuję bardzo i dziękuję za to wyróżnienie. Chciałam też osobiście pogratulować i podziękować, ponieważ ja z zawodu jestem psycholożką i temat emocji jest mi po prostu bardzo bliski. I wspieranie dzieciaków w tym, żeby one rozumiały własne emocje, jakoś odnajdywały się w nich, jest dla mnie ważne. Więc dziękuję za ten tekst. Poruszył też taki mój... ten wątek czytelnictwa dzieci jakoś mnie też poruszył, bo jest bliski mi prywatnie. Bo czytając twój tekst zdałam sobie sprawę, że właściwie miałam takie same doświadczenia, o którym piszesz. Czyli, że ja jako dziecko nie bardzo lubiłam czytać i byłam testowana z tego, czy pamiętam, jaki kolor włosów ktoś miał albo jaką parasolkę ktoś nosił przy sobie. I że właściwie dopiero w życiu dorosłym czytanie zaczęło sprawiać mi przyjemność i czytałam z przyjemnością i dla przyjemności. Właściwie książki, które czytałam z rodzicami w takim zupełnym dzieciństwie, to są książki, które pamiętam i jakoś czytając twój tekst sobie to uświadomiłam. Od razu powiem, że zgadzam się, to znaczy zgadzam się, ale też zgadza się na przykład Sapkowski, który mówi, że te książki czytane w okresie dzieciństwa najlepiej pamięta, tak? I z moimi doświadczeniami jest bardzo podobnie. To znaczy na studiach polonistycznych czyta się masę książek i jest tak, że czyta się książka, za miesiąc się nie pamięta imion głównych bohaterów, podczas gdy pamiętamy na przykład imiona bohaterów z dzieciństwa. Aczkolwiek pytanie właśnie, czy to nie wynika z tego, że w szkole czytamy też pod kątem uczenia się tych detali i czy z tego nie wynika ten stan czytelnictwa, tak? Bo nie oszukujmy się, że czytanie dla dzieci nie jest czymś naturalnym, szczególnie dzisiaj, tak? Bo jakby mamy mnóstwo tych rozrywek innego rodzaju. Oprócz książek mamy na przykład gry komputerowe, mamy filmy, mamy Netflixa, ale mamy też codzienne życie, tak? I tego czasu mamy coraz mniej, nie tylko my, ale też dzieci, tak? I dlatego dzieci nie czytają, bo jakby nie mają kiedy, to po pierwsze, a po drugie to jest jednak wymagająca rozrywka, tak? Znaczy przede wszystkim trzeba się wczuć w to i trzeba chcieć czytać, tak? Dopóki tego wewnętrznego poczucia, że ja chcę czytać, nie będzie, to dzieci nie będą sięgały po książkę, tak? Nie będą sięgały, bo będą czuły taką potrzebę, tylko będą sięgały po książkę, bo muszą, albo sięgną po streszczenie, bo też muszą. A powiedz, jestem ciekawa, jak mówisz o tym, że dzieci, że jest tyle innych atrakcji. Masz jakiś pomysł, co mogłoby sprawić, żeby dzieci więcej czytały? Jakoś, masz jakieś hipotezy, co mogłoby im pomóc? Jakieś sposoby na to? Co mogłoby im pomóc? Przede wszystkim ja pozwoliłbym dzieciom szukać na własną rękę książek, tak? To znaczy, może mniej lektur, takich omawianych wspólnie, a więcej jednak samodzielnych poszukiwań pod kątem tego, co mi się podoba, ale też pod kierunkiem rodzica, nauczyciela, nie wiem, bibliotekarza w szkole, bibliotekarza w bibliotece publicznej. Czyli przede wszystkim pozwoliłbym dziecku spróbować, decydować za siebie, tak? Iść własnymi drogami lekturowymi, bo dzieci, część dzieci czyta, tak? Ale czyta rzeczy zupełnie inne niż czyta się w szkole i czyta je zupełnie z innych powodów, tak? Bo chyba ważny jest też taki aspekt łatwości czytania, prawda? Że te książki na początku, jak myślę też o moich dzieciach, że ten trud czytania wynika też z tego, że to jest wysiłek i że jak się nauczysz czytać, w sensie, że to jest biegłe, już to jest twoja umiejętność, to wtedy to zaczyna sprawiać przyjemność, tak, a nie właśnie jest męką. Przyjemność to jest ta kategoria. Może nie łatwość, bo jakby to by było chyba za duże uproszczenie, ale na pewno przyjemność. I to też powinniśmy wyzyskiwać w takiej lekturze szkolnej. To znaczy, jeżeli uczeń odczuje, że przeczytał książkę po coś i ma z tego jakąś przyjemność, no to on będzie czytał te książki, nawet jeżeli są lekturami. To znaczy ja nie zgadzam się z tym na przykład, że nie da się omówić ciekawie w pustyni i w puszczy, bo da się, tak? Wystarczy porozmawiać z dziećmi o rasizmie, o ksenofobii i o wszystkich innych kwestiach, które tam się ujawniają, zamiast mówić, że to jest ramota i tak dalej, chociaż oczywiście w kanonie lektur mamy ramoty, które powinniśmy wyrzucić. W tym tekście, który bardzo mnie też jakoś poruszył, czyli to samo rozmawianie o emocjach w klasie. I zadałeś tam takie pytanie, dlaczego nauczyciele nie pytają swoich uczniów o odczucia i emocje? Ja myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, bo
Osobiście uważam, że rozmawianie o tych emocjach jest jedną z kluczowych w ogóle kompetencji młodego człowieka i to, że można się otwierać. No ale ja o tym mogłabym godzinami, a jestem ciekawa, jakie masz hipotezy, dlaczego nauczyciele o to nie pytają? Czy dlaczego w ogóle nie wybierają tej ścieżki? Po pierwsze, nie ma czasu. To na pewno, tak? Po drugie, boimy się. Bo nie oszukujmy się też, że to jest sytuacja niebezpieczna, kiedy mamy 25 uczniów, a powiemy na przykład coś, co doprowadzi ucznia do płaczu w związku z jego emocjami, tak? Czyli poruszymy coś, czego nie powinniśmy poruszyć. I co wtedy? Zostawić 24 uczniów i spróbować przemówić, nie wiem, porozumieć się z tym uczniem, który płacze, czy zostawić tego ucznia, który płacze z jego emocjami i zabezpieczyć resztę? A po trzecie, no to jednak w szkole niestety nie wszystkie dzieci mogą ujawniać swoje emocje, a jak już ujawniają, to najczęściej negatywne, tak? I też to, o czym wspominałem w tym artykule, a co wyartykułowała, ale nie wprost, profesor Treśnińska. Ona mówi, że dzieci na przykład oglądają kreskówki dlatego, że tam łatwo mogą ujawnić swoje emocje. W szkole tego nie ma, tak? Znaczy czytają książkę, a później nie mogą powiedzieć o tym, co czują. A te pytania, które w tekście jakoś podałeś jako przykładowe, żeby uruchomić jednak tą rozmowę, jakoś są bardzo dla mnie takie rozwijające dla nauczycieli i dla uczniów. Opowiedziałbyś, jakie to są pytania i jak wpadłeś na to? Co sprawiło, że jednak poszedłeś tą ścieżką, żeby tych uczniów, bo to rozumiem, że jest jakoś niepokojące, co się zadzieje, że pytasz i nie wiadomo, jak klasa zareaguje. Jestem ciekawa, co cię przekonało do tego, żeby jednak zaryzykować. Tak, to znaczy ja zawsze pytam, zaczynam od takich pytań bardzo prostych, tak? Czy czytaliście, czy nie czytaliście? Nie testuję z lektur. Jeżeli robimy sprawdzian z lektur, to on polega na napisaniu wypowiedzi na temat lektury. No i na przykład, kiedy zaczynałem pracę, to podszedłem do tego w ten sposób, że zaczynałem uczniom zadawać pytanie, który bohater jakby jest najlepiej rozbudowany, twoim zdaniem, z którym się utożsamiasz, tak? Który mógłby z tobą gdzieś iść, na przykład, tak? Z którym mógłbyś się zaprzyjaźnić? I to są takie pytania, na które te dzieci potrafią odpowiedzieć i też ujawniają swoje kompetencje takie stricte czytelnicze, bo jeżeli powiemy, że w podstawie programowej mamy umiejętność uczeń czyta i rozumie teksty literackie, no to właśnie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby ten uczeń rozumiał, żeby ten uczeń przetworzył to, co w tej książce jest po prostu, tak? Z jakimi ludźmi ma do czynienia? Z kim ma do czynienia, z jakim światem i czy ten świat mu się podoba, czy mu się nie podoba. I nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy zadałem pytanie uczniom, czy oni by chcieli żyć w świecie pana Tadeusza. I jeden z uczniów powiedział, że tak. Tak, że jemu się to warcholstwo i to wszystko podoba. I to jakby do mnie bardzo przemówiło, tak? Bo wiem, że mówił szczerze po prostu. Taką mam refleksję, że to sprawia też, że po pierwsze to wspiera twoją relację z uczniami, znaczy, że to sprawia, że oni się mogą czuć bezpiecznie i myślę, że długofalowo może w ogóle sprzyjać temu, że jak się coś dzieje z ich emocjami, niezależnie od lektury, to czują, że jesteś na to otwarty. Taką mam hipotezę. A druga rzecz, że oni się uczą też tego, że można różne rzeczy widzieć i że to jakoś przełamuje takie myślenie, że w szkole to jest jedno rozwiązanie. Też trochę o tym piszesz w artykule, nie? Że to nie jest tylko zero-jedynkowe, tylko że może być bardzo różnorodnie. Jestem ciekawa, czemu myślisz, że uczniowie się boją w ogóle wyrażać emocje. Powiedziałeś o tych narzędziach nauczycielskich, które posiadacie, ale jestem ciekawa, czy sami oni coś mówią o tym, jakoś wnoszą taki kawałek czemuś? Znaczy ja myślę, że po prostu od czasów Ferdy Durkę uczniowie w Polsce zmądrzeli albo się wytwanili, tak? Znaczy oni wiedzą, że nie ma sensu prowokować, lepiej zapoznać się po prostu ze streszczeniem i udawać, że tę książkę się przeczytało, tak? Bo wtedy i nauczyciel jest zadowolony, i uczeń jest zadowolony. Ze sprawdzianu jest na przykład czwórka, piątka. Nauczyciel się cieszy, bo myśli, że przeczytali. A z drugiej strony też o emocjach boją się mówić, no bo my się w ogóle jako ludzie boimy mówić o emocjach. A powiedz, miałeś jakieś takie doświadczenia, które cię zaskoczyły? W jakim kierunku poszła dyskusja na lekcji w sprawie, w temacie jakiejś książki, którą czytaliście? A czy coś mnie zaskoczyło? Chyba najbardziej zaskoczyło mnie to właśnie jak na temat, można powiedzieć, że Ramoty, a z drugiej strony takiej książki, która stworzyła literaturę
dla dzieci i młodzieży w Polsce, czyli właśnie w Pustyni, w Puszczy, jak pięknie ta piąta klasa potrafiła dyskutować na temat tego, czy oni byli, czy to był rasizm, jak są kreowani przedstawiciele Europy, jak są kreowani przedstawiciele Afryki, tak? Jak to też zróżnicowanie językowe ma znaczenie i dlaczego mówimy dzisiaj, że ktoś postępuje według moralności Kalego, tak? I czy to nie jest aby przejaw jakiś rasizmu. I to też wychodzi teraz na łamach tej dyskusji o tym, czy można mówić Murzyn, czy nie można mówić Murzyn, czy to jest pejoratywne, czy nie jest. Tak? I my widzimy, ja na przykład widzę po sobie, że jednak moi uczniowie intuicyjnie są wrażliwsi ode mnie, tak? Że jakby to idzie w tę stronę, w dobrą stronę. Że mnie to słowo jakby nie raziło, ale to też wynika z tego, że wychowałem się w takim, a nie innym kraju, w takim, a nie innym modelu kształcenia. No i oni już wychowują się w trochę innym świecie i widzą, że to jest jednak, że to może być nieprzyjemne dla kogoś, po prostu. Jakoś mnie kusi, żeby to sprawdzić za jakiś czas, na ile to sprawi, że oni będą lepiej te lektury pamiętać. A może nie chodzi o to, żeby oni te lektury pamiętali, tylko może chodzi o to, żeby oni coś z nich wynieśli, tak? To znaczy, na studiach polonistycznych jest podobny błąd, to znaczy czyta się na akord. Czyta się bardzo dużo, później się testuje ze szczegółów, a może chodzi o to, żeby... Żeby tu to czuć. Tak, żeby umieli to przetwarzać, żeby umieli o tym mówić, tak? Żeby wiedzieli, żeby że tak, że w jakimś sensie ten świat da się porównać do naszego świata. I że może to jest istotą edukacji. Tak, tak, bardzo mi to bliskie. Pamiętam, jak mam takie książki, które czytałam słuchając muzyki. Bardzo dziękuję jeszcze raz za ten artykuł. Czy że on wnosi naprawdę dwa ważne tematy, jak dla mnie. Jeden to w ogóle zaakcentowanie tematu emocji i tego, że z dziećmi można rozmawiać o emocjach i że na bazie rozmawiania o lekturach czy o książkach, które oni czytają, można ich zachęcić do opowiadania o tym, co oni przeżywają i jak się czują. To jest jedna rzecz. A druga, która mi przychodzi do głowy, to jest to, co powiedziałeś o tym, że to może dawać im przyjemność z czytania tych lektur i z omawiania ich, co zachęci ich do czytania i do tego, żeby odkrywali też ten świat czytelnictwa. Bardzo ci dziękuję. Ja również dziękuję za rozmowę, za ten komplement i za wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Gratuluję nagrody i dziękuję za rozmowę. W głowie mi zostało stwierdzenie, bardzo mi bliskie, że w czytaniu chodzi o przyjemność i o to, żeby zrozumieć perspektywę bohaterów, a przez to swoje emocje i świat. Każdy z nagrodzonych dziś artykułów jest inny. Ma inną specyfikę, inną tematykę, ale wszystkie w centrum stawiają człowieka. Człowieka, który dzięki edukacji wierzy we własne możliwości, krytycznie myśli, rozumie świat i może świadomie dokonać wyboru. Musi jednak mieć możliwość tego wyboru. I nie chodzi tylko o trwające właśnie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, ale też o dyskusje i protesty, które przeszły przez Polskę w ostatnich dniach. Znamy już wszystkich laureatów tegorocznej edycji nagrody imienia profesora Romana Czerneckiego. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pracami wszystkich laureatów trzeciej edycji nagrody na naszej stronie internetowej. Raz jeszcze gratulujemy wszystkim tegorocznym laureatom i nominowanym. Dziękujemy członkom kapituły i recenzentom za to, że dbają o jakość nagrody. Oraz tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia w tych wyjątkowych okolicznościach. Dziękujemy, że byliście z nami dziś i że jesteście z nami na co dzień. Do zobaczenia. Do widzenia.